zło, jak zło wybaczało błąd. W chwili, gdy nie żyli. Będzie inna sprawa. Pod tym kątem musimy się przygotować. Oczywiście wyjściem byłoby, aby przede wszystkim nie paraliżować rzeczy takich jak rurociągi, pociągi, te przechodzące kopalnie, oczywiście, żeby strajker generalny od razu też mówił, żeby nie wywracamy generała i my walczymy o praworządność przede wszystkim i o takie rzeczy. Żebyśmy mieli hasło ładne, do którego się nikt nie doczepi, jednocześnie żebyśmy mieli temat ciekawy i temat z wentylem. Oczywiście dobrze by było, gdybyśmy szli na unik, nie na cofanie, to nie jest cofanie na unik. Oczywiście powinniśmy dać termin taki, zdecydowany termin, nie natychmiast jak ktoś to proponuje za 2 minuty, bo to jest nielogiczne, ale dając taki termin, żebyśmy my się przygotowali, jednocześnie wysądowali załogi. Strajk generalny, 10 punktów bydgoskich, środki masowego przekazu, natychmiastowe zawieszenie w czynnościach służbowych i ukaranie winnych napaści w trakcie działania, od początku działania związku, instytucjonalne gwarancje praworządności, legalizacja działań rolników indywidualnych. Pytanie dla mnie, czy jeśli to będzie rozmowa z wicepremierem Rakowskim, czy wówczas należy go zaszczycać obecnością przewodniczącego związku? Właśnie. Ale to jest osobna sprawa. Uważam, że powinien przyjść na tę rozmowę generał Jaruzelski, jeżeli ma być poważna i że to powinno być gwarancją pewnej rangi tej rozmowy. Strajk ostrzegawczy, 4-godzinny, całą Polskę zatrzymać, pokazać wartość, dobrą organizację, udowodnić, że potrafimy coś w kraju zrobić. W obecnych władzach są ludzie odpowiedzialni za wydarzenia roku 70, 76 oraz odpowiedzialni za kryzys gospodarczy kraju, za ruinę kraju. Strajk generalny w ciągu najbliższych dni, konkretnie czwartek, nie piątek. Proponuje się piątek, 6 rano, strajk generalny bez ostrzegawczego. Ultimatum przedłożone w środę jako odpowiedź na niezapewnienie bezpieczeństwa działaczom związku i ogłoszenie, że w czwartek o godzinie 6 na 12 godzin związek wykona strajk. Wypowiadam się zgodnie zresztą po naradzie w MKZ-cie z załogami, z kolegami za strajkiem generalnym od razu w piątek. Dlaczego? Z punktu widzenia psychologicznego rzecz biorąc, ludzie będą zmęczeni, przystępują do strajku ostrzegawczego, a bierzmy pod uwagę, że strajk generalny, jeżeli do niego przystąpimy, będzie strajkiem ciężkim do zwycięstwa jednej albo drugiej strony. Przedstawić przede wszystkim sprawę Bydgoszczy, sprawę praworządności z tym, ze szczególnym uwzględnieniem więźniów politycznych oraz sprawę rolników. Strajk piąty generalny. Króciutko, strajk generalny bez strajku ostrzegawczego. Warunki to jest ukaranie winnych akcji represyjnych w Bydgoszczy i w innych regionach, rejestracja rolników oraz Komisja Sejmowa do spraw kontroli nad działalnością MSW. Pozostaje kwestia do dyskusji, czy struktura milicji zostaje bez zmian, czy nie. Było to mówione i nieraz już nawet w tej komisji mówiliśmy, że generalnie atakować MOISP to nie wolno. To nie wolno, bo mamy od razu swoich przeciwników. Generalnie mówię, że cała jakaś struktura jest zła, też nie można, bo to cała struktura jest przeciwna. Oczywiście pod kątem prawa, pod kątem udowodnienia, tak, jednocześnie z czasem, bo ten pan też musi udowodnić temu, przedstawić temu, wykolegować tego, tak? My to robimy czasami. Proszę Państwa, trzeba ustalić chyba zanim to postanowimy te terminy, jakie są warunki odwołania jednego i drugiego. Bo przypomina mi to wszystkie zebrania Komisji Krajowej, niezwykle buńczuczne, kiedy żeśmy wszyscy wrzeszczeli, nie oddamy guzika, a potem żeśmy wracali z pętelką. Ja to nawiązuję do dyskusji, czy będziemy ich ostrzegać, czy nie. Oni, proszę Państwa, siedzą i na żywo odbierają to, co my mówimy. Przez cały czas. Wszystkie te obrady. I wszystkie obrady, nie tylko te. Wnoszę o wypowiedzi ekspertów na temat proponowanych terminów akcji strajkowych. Krótko, dziękuję. Ostateczne decyzje przystąpienia do strajku nie mogą zakreślić granicy strajku powszechnego wcześniej jak na początku przyszłego tygodnia. To jest pierwsze założenie. Drugie.
Musimy, nim przystąpimy do tego działania, działania powiadam ostatecznego, wyczerpać wszystkie inne środki. Pamiętajmy o tym, że ludziom, którym dzisiaj powierzycie odpowiedzialność za to, że odpowiedzialność, która na tych ludziach spocznie, to jest ogromny ciężar. Dlatego pomyślcie o tym, że będziecie z tego rozliczani przez historię. To jest wszystko, co mogę wam powiedzieć, nie jako ekspert, tylko jako człowiek, który już raz w swoim życiu widział skutki takiej decyzji, która również była kiedyś podejmowana z uzasadnieniem, że ci ludzie, których my reprezentujemy, nie mogą i nie chcą czekać. Ja mówię o Powstaniu Warszawskim. A więc tak, jasna sprawa, tylko i wyłącznie można w piątek ogłosić strajk, na piątek strajk 2 czy 4 godziny, to już jest kwestia dyskusyjna. I potem jak nie wychodzi sprawa, to jest poniedziałek, we wtorek, bo poniedziałek jest niedobry, we wtorek jest strajk generalny. I to jest postawiona sprawa logiczna, prosta, nie ma innej dobrej. Nie dlatego, że ja ją postawiłem, ale to jest tak, taka sprawa, jak chcecie. Kto jest za przyjęciem wniosku Wałęsy? Strajk ostrzegawczy piątek, strajk właściwy wtorek. Zaczynam od Jurczyka. Tylko proszę trzymać ręce w górze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Słucham? Ale nawet Jurczyk nie ma mandatu. No, Andrzejku, ja wyjechałem w poniedziałek. Dzisiaj... Bądźcie poważni do groma, Andrzejku, ja jasnego. Wyjechałem ze Nikt nas nie upoważnił bez rozmów prowadzić takiej walki. Ktoś mi wyłączy mikrofon. Jeżeli będziemy już po strajku ostrzegawczym, grupa negocjacyjna, która idzie na rozmowy, bierze od nich po prostu ich odpowiedź na nasze postulaty i mówi tak, panowie, wzięliśmy waszą odpowiedź, przekazujemy ją członkom KKP. Jeżeli ją przyjmą, w porządku, strajku nie będzie. Jeżeli jej nie przyjmą, trudno, będzie strajk. O co mi chodzi, że grupa, która idzie na rozmowy, ona stopniowo ulega argumentacji, ulega wpływu. I teraz ścianą dlatego jest odwołanie się do innego ciała, które jest poza grupą negocjacyjną. Idziesz, rozmawiasz i powoli ulegasz argumentacji. Stary. No bo oni mają to rozpracowane. Ja przyszedłem dziś przypilnować jednego tematu. Zabezpieczenia grupy negocjującej przed wpływami cholera tych rządowców. To jest jedyne, co dzisiaj potrzebujemy. Ty to postawisz, a Karol to uzasadni. Oto się może rozpieprzyć teraz cała akcja. Cała. W dniu wczorajszym, w odstępie 5-minutowym, wniosek Lecha Wałęsy był dwukrotnie głosowany. Rezultaty głosowania były odmienne. Za pierwszym i za drugim razem. Zatem najlepsze, co można zrobić, nie podejmować dyskusji nad tą sprawą, głosować wniosek tak, jak został sformułowany i w zależności od rezultatu głosowania robić, co trzeba dalej. Uważam, że decyzja, którą mamy podjąć, musi być podjęta wedle naszego przekonania i rozwagi, niezależnie od tego, jak zdecydował osobiście Lech Wałęsa. Proszę bardzo o spokój na sali. Przystępujemy do głosowania wniosku Lecha Wałęsy. Kto jest za przyjęciem wniosku Lecha Wałęsy? Proszę liczyć, ja też będę liczył. 35 osób za tym wnioskiem. Kto jest przeciwny przyjęciu tego wniosku? Wysoko proszę podnosić ręce. Kto jest przeciwny temu wnioskowi? Raz, dwa. Proszę Państwa, chciałem Państwa przeprosić za wczorajszy incydent. Proszę mnie traktować nie jako panienkę obrażalską. Jednocześnie z tego miejsca apeluję do takich panów jak Jacka Kurania, Karola Modzelewskiego i innych, aby zaprzestali wchodzenia na tą drogę, aby nie zmuszali mnie, bym ujawił niektóre rzeczy, które będą źle świadczyły o nas wszystkich.
Ja stawałem nieraz przeciwko większej sile, jestem w stanie stanąć przeciwko wam wszystkim. Oświadczam, że nawet w przypadku, jeśli zagrywkami jakimiś pokonacie mnie, to jeszcze i tak za mną są załogi pracy i ja wyjaśnię dlaczego i po co. Dlatego też proszę, jest czas nie na kłótnie, jest czas budujący, zaprzestajmy głupiej walki, bo przegramy wszyscy i nikt z nas się nie pozbiera. Teraz jeśli chodzi o ten punkt wyborczy. Proszę państwa, sprawy są naprawdę poważne i naprawdę powinni wejść ludzie poważni. Jednocześnie nie wiemy faktycznie, kto jest poważny, kto jest mniej poważny. Oczywiście ta grupa, którą państwo wybierzecie, powinna jednak mieć kompetencji trochę i powinniśmy im zawierzyć. I ta grupa nie będzie miała prawa odwołania akcji bez konsultacji całej Krajowej Komisji. Tak się złożyło, że w czasie, kiedy przewodniczący zaatakował osobiście mnie, Karola Mazalewskiego, myśmy byli nieobecni na sali, o czym on zresztą nie wiedział oczywiście. Bardzo go proszę, żeby on to wszystko, co uważa za ukryte, ja nic do ukrywania nie mam, powiedział i wtedy rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do tej sprawy. Nigdy nie miałem pretensji do Jacka, zresztą byliśmy w jednej grupie i pomagał mi. I dziś nie mówię nic przeciwko grupie Korowskiej w tym kontekście, co dla nas dobrego zrobili. Dlatego też nie ma różnic zdań, tylko i wyłącznie mógłbym mówić o innych sprawach, które na dzisiaj nie powinny być poruszane. To, co mówiliśmy na poprzedniej Krajowej Komisji w Warszawie, na tym zamkniętym posiedzeniu, zostało rozkolportowane. Chciałbym tylko powiedzieć, że zarzut dotyczący Agencji Solidarności i sprawozdania z poprzedniej Krajowej Komisji Porozumiewawczej nie może być odnoszony do Jacka Kuronia, tylko i wyłącznie do mnie, ponieważ to sprawozdanie było zredagowane pod moją kontrolą. Nie przyciskaj mnie, proszę cię, ponieważ jest sytuacja taka, a nie inna, zostawmy, porozmawiajmy. Jeśli trzeba, żebym ja zrezygnował z pełnionej funkcji, ja to oczywiście zrobię, ale nie w tym momencie, kiedy to wyglądało na ucieczkę przed walką. Dziękuję. W wyniku głosowania do Krajowego Komitetu Strajkowego wybrani zostali Jurczyk 35 głosów, Gwiazda 35, Gotowski 34, Bujak 30, Lis 30, Słowik 27, Kalinowski 25, Dymarski 25, Kopaczewski 19 i Cierniewski 18. Objął wszystkie kluczowe gałęzi gospodarki narodowej, wszystkie regiony kraju. W atmosferze napięcia i spokoju załogi oczekują na wynik rozmów. Desant na stocznie, jak widzicie państwo, okazał się nie tylko, że blefem, ale jakąś mistyfikacją. Służba zdrowia ostre dyżury do odwołania. Jest to ciekawe. Warto pomyśleć. Dyżury w zakładach pracy członków partii od jutra od godziny 10. W Premorze. Nie znam tej firmy. Proszę, kto z państwa zna, proszę to sprawdzić, czy rzeczywiście oni od 10 będą jutro na dyżurach partyjnych. Teraz 30. Gotowość samochodów na poniedziałek do akcji, nie wiadomo jakiego typu, przekazanie środków transportu z jednego resortu do drugiego. Przeciek podobno z Komitetu Wojewódzkiego, ze Sztabu Wojewódzkiego, że 30 o godzinie 18 ma nastąpić stan wyjątkowy.
Proszę Państwa, takich terminów będzie czym bliżej strajku więcej. Ja bym tego nie brał na poważnie. Tamci, no jak słyszymy sami, nie próżnują, przesuwają te wojska, powiedzmy dwie czy trzy jednostki, jeździ na okrągło po terenie kraju, po to tylko, żeby stwarzać pozory, że ich jest na przykład dużo, żeby robić różne akcje, żeby wywierać wrażenie na ludziach. Jak tylko strona rządowa przedstawi swoje stanowisko w sprawie tych wszystkich postulatów, to oni dzwonią tutaj do nas i wspólnie podejmujemy decyzję, co dalej robić. Idziemy. To są tematy bardzo trudne, dlatego też przełożyliśmy rozmowy na jutro. Godzina już 6. 10 chyba będzie. Gdzie? O 10 rano. Nie wiemy, nie wiemy. Niezależny Związek Prawowitych Właścicieli Ziemskich na obszarze na wschód od Odry i Nysy i kraju sudeckiego. Do wszystkich przyjaciół wolnych związków zawodowych w Polsce. Jako wasi współrodacy łączymy się z wami w politycznej walce o prawa Niemców i Polaków. Prosowiecki, komunistyczny reżim lekceważy polskich chłopów na wschodnich terenach niemieckich. Solidaryzujemy się z waszym strajkiem w Bydgoszczy. My wiemy, że wielu polskich chłopów dobrze opiekuje się naszymi gospodarstwami, które przejściowo administrowane są na niemieckim wschodzie. Dlaczego ta ulotka się właśnie dzisiaj ukazała, a nie dwa tygodnie wcześniej? Germanistycy poznani po analizie tekstu oświadczyli, że są tam elementy polonizmu. I że to nie pisali Niemcy, tylko pisali Polacy, w języku oczywiście niemieckim. Także następna prowokacja. Rząd doskonale zna nasze postulaty. Załogi tego chcą i od tego nie odejdą, tych 10 punktów. Uważam, że tamta komisja 5- czy ilość tam osobowa do rozmów w zasadzie niczego już w tej chwili nie ma do robienia w Warszawie. Tylko i wyłącznie ich przyjazd tu od... Po prostu oni nam zrelacjonują i tutaj decyzja zapada i się mówi albo tak, albo nie. Jeśli my zaczniemy mówić w tej chwili przed plenum KC o tym, że my możemy odroczyć strajk, jeśli nie będą jeszcze rozmowy załatwione, to znaczy się, że my przestraszyliśmy się wojsk radzieckich na terenie kraju i uważamy, że nie należy dopuścić do strajku. W tym wypadku powinniśmy tutaj tej piątce mimo wszystko zaufać i zostawić do ich dyspozycji te 24 godziny. Tak jest moje zdanie. Jeżeli sytuacja będzie wyglądała rzeczywiście dobrze, krótko mówiąc, porozumienie nie będzie jeszcze zawarte, ale będą szanse załatwienia w każdym razie znacznej większości tych spraw, które postawiliśmy, to wtedy należy przychylić się do propozycji Bogdana. Nie ma. Ja pojadę. Drugie włosy. Odpowiedział, że mowy nie ma, że przyjechał, że wszystko jest na dobrej drodze i że on musi mieć pole manewru, żeby jeżeli się na przykład o 24 rozmowy zakończył, żeby on mógł ten strajk odwołać, a jeżeli się nie zakończył, to go przynieść. Tak twierdzi. Z tym, że ja po prostu stoję na swoim stanowisku, znaczy nie ma prawa odwołania strajku, może go odłożyć, a KKP powinna podjąć decyzję o odwołaniu strajku, jeżeli uzna, że porozumienie jest takie, a nie inne. Tak, chcę mieć możliwość manewru do ostatka, żeby wygrać kartę. No mogę go zrozumieć jako człowieka, jako gracza, ma prawo ryzyka jak każdy przywódca. Ale do tego nie potrzeba decyzji naszej, kochani. To ryzyko on się sam i sobie z tego musi zdać sprawę. Dlatego moim zdaniem powinny dwie osoby pojechać, zobaczyć co kto z nich mówi, na czym to stoi i powiedzieć mu prosto w oczy: Lechu, proszę bardzo, chcesz to graj, ale sam. Ta akcja nie może być zakończona bez Lecha. To się po prostu nie da zrobić. I pamiętajmy o tym, że jeżeli on będzie przekonany o tym, że należy sprawę odłożyć o 2 dni, to albo to zrobi, albo zrezygnuje z kierowania związkiem. Ja
rozmawiałem teraz z Lechem, powiedział, że krajówki nie zwoływać. On się decydował na to już, co ma robić. Nie powiedział, że strajk przerwie, ale można było zrozumieć, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to taką decyzję podejmie. I powiedział, że nie chce dlatego krajówki zwoływać, że weźmie to po prostu na siebie sam, nawet najwyżej później ustąpi. Po prostu krajówka nie musi przyjeżdżać, bo to jest niebezpieczne dla krajówki samej. Natomiast on przed podjęciem decyzji o odwołaniu strajku, czy o kontynuowaniu strajka, czy o podpisaniu porozumienia, przedtem nas powiadomi. Znaczy, to jest wymagane. Prośba o czekin blanko właściwie. Wczoraj w Polskę dzwoniłem, zbierałem informacje i okazuje się, że stanowisko załóg jest bezwzględne, do oporu. I nie ulega, jeżeli Wałęsa rzeczywiście podejmie taką decyzję, nastąpi rozłam. Związek jest też w takiej sytuacji, że jeżeli we wtorek ruszy do generalnego strajku, to oznacza, że rusza on do strajku przeciwko jakiejkolwiek komunistycznej władzy, która się tutaj ukształtowała. Sprawa przebiegu rozmów, wyniku negocjacji, owszem, to wszystko bardzo ważne, ale stoimy przed zupełnie inną decyzją. Czy decydujemy się na to, żeby związek był kierowany przez jednego człowieka, którego autorytet gwałtownie wzrośnie, dlatego, że można w tej chwili przewidzieć, że odwoła strajk, uzyska daleko idące ustępstwa i będzie tym człowiekiem, który zażegnał sytuację. On jeden. I teraz stoimy przed decyzją, czy na dalszym etapie związek ma być kierowany i ma być pod dyktatem jednej osoby, czy też ma to być związek kierowany przez jakiś tam kolektyw. Przedstawiciele Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność po zakończeniu rozmów z Komitetem Rady Ministrów do Spraw Związków Zawodowych w dniu dzisiejszym o godzinie 19 postanowili wstrzymać ogłoszony na dzień jutrzejszy strajk generalny. Postanowiono zwołać Krajową Komisję Porozumiewawczą, w której kompetencjach leży ostateczna decyzja w sprawie odwołania strajku generalnego. Posiedzenie KKP odbędzie się w Gdańsku dnia 30 kwietnia. Proszę zrobić tutaj. Wszystkie mikrofony są przyjęte. Proszę bardzo serdecznie. Panie Reszty, czy pan jest zadowolony, że jutro będzie normalny dzień pracy? Proszę państwa, ja nie mogę mówić o swoim zadowoleniu. Ja jestem na czele tego ruchu i wypowiedź Komisja Krajowa i działacze związkowi, jak również zakłady pracy. Dlatego też uważam, że to było wielkie porozumienie. Uważam, że w tym temacie naprawdę wybitnie duże, jednak są rzeczy, które nie załatwiliśmy i o które mogą mieć nasi członkowie trochę pretensji. I dlatego też nie mówię o zadowoleniu, bo ono jest takie 70% zadowolony jest. Mówiło się cały czas o jawności życia społecznego, o jawności życia związkowego. W tej chwili zostało ono bardzo osłonięte tajemnicą. Trzyma się u nas w napięciu cały tydzień, ponad tydzień, gotowość strajkowa. Teraz się przekłada ogłoszenie strajku nie wiadomo na kiedy. Na dzień, dwa, może na miesiąc, może na rok. I co ci ludzie mają czekać? Na co? To oświadczenie nie mówi nic. My chcemy wiedzieć, jakie porozumienie zostało zawarte, co możemy powiedzieć załodze, ponieważ utrzymywanie nas w stanie gotowości przez taki długi czas i teraz zadowolenie nas, prawda, takim oświadczeniem jest po prostu niczym. My się nie zgadzamy, a poza tym uważamy, że grupa negocjacyjna w imieniu Krajowej Komisji Porozumiewawczej nie powinna była podejmować czy zawieszać, prawda, strajku lub przesuwać go na późniejszy termin. Sprawa porozumienia, czy to nawet jakości tego porozumienia, to jest już w tym momencie mniej istotna. Sprawa związku w tej chwili jest sprawą najboleśniejszą. Bo to, co się stanie, to ja nie chciałbym wyrokować. Powie zarówno o tym, najpierw wytłumaczy oczywiście po swojemu,
to, jak on to porozumienie rozumie, co mu tam rząd naobiecywał, jak, co będzie realizowane, potem powie o, tutaj odwoła się do całego narodu, że on nie zdecyduje się na to, żeby przelać krew i tak dalej, to co mówił Rakowski, i dostanie wielkie brawa. On jest tylko służącym, że to jest wola ludu, a okazało się, że od pewnego czasu zapomniał o woli ludu. Od pewnego czasu, od września, od 1 września. Kiedy to zaczęli wszędzie bić jemu brawa i on zapomniał o tym, że są związki wywalczone przez robotników, że jest solidarność dlatego, że ludzie się zrozumieli, że wszyscy podali sobie dłonie i w tej chwili to wszystko się zaprzepaści. Zebrani akceptują treść porozumienia z 30 marca 1981 roku oraz decyzję o zawieszeniu strajku. Zebrani nie zgłaszają zastrzeżeń do Lecha Wałęsy i ekipy, która prowadziła negocjacje. Po trzecie, uważają, że strajk powszechny w obecnej sytuacji należy odwołać. W związku z istniejącą sytuacją w kraju, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność WSK przy PZL Rzeszów wyraża uznanie i poparcie dla działań delegacji KKP na rozmowy z rządem. Lecz stoi na stanowisku, że negocjowane warunki są nie do przyjęcia i należy dalej negocjować. Nie ma sensu strajkować. My musimy przyjąć w tej chwili inną metodę walki. Całkowicie inną. Musimy się głęboko zastanowić, jak walczyć dalej. Proszę, ręka do góry. 25 głosów jest za odwołaniem strajku generalnego. Kto jest za strajkiem generalnym? Raz, dwa, trzy. Trzy głosy są. Cztery głosy są. Sześć głosów wstrzymujących. W związku z tym strajk generalny w Polsce jest odwołany. Z częstych osobistych kontaktów z Wałęsą i efektów jego działania wnoszę, że dokonał przeszukłamań wspólnych naszych ustaleń. Wreszcie najgorsze. Po 10-dniowych naradach, gdy naród oczekiwał głębokiego przełomu, podpisaliście komunikat, który był w stanie spłodzić najgorszy kancelista, a na który rząd odpowiedziałby w podobnym tonie. Jest to hańba dla związku, który nie tylko obronił swojej godności, pobitych ludzi, ale sprzedał nadzieję innych grup społecznych. Nie jestem radykałem, uważam, że należy dążyć do kompromisu, ale tam, gdzie się leje krew związku, nie może być ustępstw. Ten kompromis to jest nawrót do 1970 roku i tylko dlatego, że naszą obroną był hymn i odpowiedzialność, nie padły trupy. Jan Rulewski, Mariusz Łabętowicz. Nie zawiesiliśmy strajku, nie odwołaliśmy, tylko zwaliśmy Krajową Komisję, niech ona się wypowie. Dlatego też nasz błąd nie jest wielkim błędem i nie posuwam się do wielkiego błędu. Uważam, że w tej sytuacji, w jakiej się teraz znajdujemy, to wszystko, co się dzieje w kraju, dzieje się za przyczyną rolników. Powtarzam słowa Rulewskiego. Powiedział, że mu wybito zęby za rolników. I nie wiem, dlaczego dalej są sprawy rolników wsuwane jakoś drugorzędnie. Bo jeśli was odetną od rolników, a to już wam zrobili w tej chwili, to nie wiem, jak wy będziecie wtedy wyglądać, moi drodzy. Myśmy przygotowali żywność, zostaliśmy wpędzeni w maliny, bo żywność żeśmy przygotowali dla tych, którzy mieli sprawę załatwić. Sprawa się nie załatwia i my jesteśmy załatwieni. Pytanie konkretne. Czy uważasz, że mało ja zrobię osobiście dla rolników i dla ciebie? Przepraszam, czy ty co zrobiłeś, to zrobiłeś osobiście. Jedną osobowo? Tak, prawie tak. Nie spodziewałem się tego. Na tej sesji między innymi był pobity mój ojciec, ten, który leży w Warszawie, w szpitalu. Przypadek, powiedzmy. Drugi przypadek. W niedzielę spłonęła u mnie stodoła. Przypadek, powiedzmy. Jakie mogą być kolejne przypadki?
bądź u mnie, bądź u innych. Biją nas teraz, bo będą nas bić chłopów. Kogo później będą bić? Tłumaczono nam w Bydgoszczy, że sprawa nasza to jest, nie jest sprawa bydgoska, tylko sprawa ogólnopolska. Pan Mach jest nietykalny, komendant jest nietykalny, prokurator nietykalny, wicewojewodowie zrezygnowali sami. Ja sądzę, że nie mamy żadnych gwarancji i w tej chwili podejrzewam, że służba bezpieczeństwa i milicja może nam się dobrać do skóry, tylko nie zrobi błędu w sztuce w tej chwili. I nakopie nam tak skutecznie, że nie będziemy wiedzieli, kto nawet to robi. Zgłaszam jednak wniosek, by pozwolono nam zachować gotowość strajkową do momentu, aż wszystkie sprawy dokładnie zostaną wyjaśnione. Uchwała Gdańskiej Stoczni imieniem Lenina. Z uwagi na niewywiązywanie się z obowiązku członka prezydium oraz niegodne reprezentowanie naszego związku odwołuje się natychmiastowo koleżankę Annę Walentynowicz z prezydium MKZ Gdańsk. Oświadczenie. Decyzja odwołująca Annę Walentynowicz jest nieprawomocna, gdyż sprzeczna jest ze statutem. Annie Walentynowicz nie przedstawiono żadnych zarzutów i sprawę rozpatrywano w jej nieobecności. Prezydium KZ-u Gdańsk wyraża głębokie zaniepokojenie tym faktem. Anna Walentynowicz jest symbolem naszego ruchu związkowego. W jej obronie rozpoczął się sierpniowy strajk. Popularność pani Ani dalece wykracza poza stocznię i region. Proszę Państwa, chciałbym, żeby ktoś nie powiedział przypadkiem, że brałem w jednym albo w drugim udziału w tym. Nie brałem ani w jednym, ani w drugim. Jednocześnie szczęśliwy byłbym, mówię szczerze, gdyby pani Ania wróciła do stoczni. Chociaż mam wielki szacunek, razem walczyliśmy, razem siedzieliśmy po aresztach. Jednocześnie w tym ostatnim okresie pani Walentynowicz moim zdaniem jest trochę zmęczona. Ale oczywiście jadę, będę prosił, żeby prezydium nie podjęło takiej decyzji, bo jednak to, że jest zmęczona, może odpocząć, ale jednocześnie niedobrze by było, gdyby nie brała udziału z nami. Zostałem zobowiązany do zakomunikowania następujących spraw, aby kategorycznie zabronić indywidualnych bądź w małych grupach prowadzonych gabinetowych rozmów z przedstawicielami rządu. Dalej, należy ustalić kompetencje doradców. I teraz wracam do jawności życia w związku. Trzeba sobie powiedzieć, że z tą jawnością coraz gorzej było. I Leszek, to po prostu jest niewytrzymania na twoje barki. Po prostu się wykańczasz i jesteś już niesprawny. Ja dzwoniąc do Warszawy, chcąc zwołać komisje krajowe, kierowałem się tylko całością związku, jego istnieniem, jego bezpieczeństwem. Należy sądzić, że był tu pewien nacisk, że jeżeli komisja krajowa przyjedzie, to strajk zostanie utrzymany. Mam pretensje trochę do naszych ekspertów. Mam głęboki szacunek dla panów, ale wczoraj nie stanęliście, drodzy panowie, na wysokości zadania. Nie potrafiliście sformułować tych punktów tak, żeby każdy Polak oglądający czy telewizor, czy słuchający radio, żeby po prostu te słowa do niego trafiały. W tym momencie chcę powiedzieć, to porozumienie jest bardzo dobre. Bardzo dobre. Może by nic nie było. Może. Ale ryzyko było za wielkie. W tym momencie nie należało dalej ryzykować. I choćbym miał wystąpić przeciwko wszystkim, bym tak wystąpił. Choćbyście się zgodzili, czy nie zgodzili. Bo wiem, że rozwaga to i odwaga razem z rozwagą. I wiem, że osiągnęliśmy bardzo dużo. I wiem, z tego teleksów może się negować. Jest tysiące teleksów. Tysiące teleksów twoich zakładów. Sfabrykowane. Sprawdzimy. O, to możemy sprawdzić. To możemy sprawdzić. Może sfabrykowane. Ja wiem jedno, reakcję warszawian wtedy, kiedy wyszliśmy. Kiedy wiedzieli, co się stało. Wpadali sobie w ramiona. Wpadali, samochód poniesiono mi do góry. Czyś ty tego nie widział? Widziałem. No to właśnie. Co chciało społeczeństwo? W jakim imieniu ty przemawiasz? Kogo ty narażasz? I dopóki ja będę, dopóki będę tu miał służyć, będę osiągał, będę wykorzystywał wszystkie możliwości. Mogę siebie narazić, ale nie ludzi. Bo dziś już widzę, że Bydgoszcz się nie chce podporządkować. Dziś widzę, że Słowik też się nie chce podporządkować. Jeśli nawet dojdzie do rozbicia, ja wrócę do stoczni jeszcze raz. Państwo przez aklamację przegłosowali brak demokracji w związku. A kto najgłośniej klaskał? Nie bijmy się podjazdami. Nie bijmy się, jak Mazowsze to robi. Zobacz ich pilotyny.
Kto stawiał wcześniej w Mazowszu owotum nieufności dla mnie? Na przykład. Kto stawiał ile razy tak, w tak sprawie, że ja robię coś źle? Że ja to nie jestem ja. Sam postawiłeś nawet w Gdańsku taki problem. W Gdańsku postawiłem tylko jeden problem. Otóż uważałem, że wszyscy muszą się dowiedzieć, jak pracowała cała jedenastka i jaki był tryb negocjacji, jaki był tryb załatwienia tej sprawy. Jeżeli chodzi o prasę regionu, otrzymała ona jedno zadanie. Informować związek swoich członków o wszystkim, co się w związku dzieje. Dlatego, że stałem przed decyzją, czy przed członkami, tak jak ci, którzy teraz stoją za oknem, czy przed nimi cokolwiek, co się dzieje w związku, ukrywać czy nie, zadecydowałem, że nie ukrywać. I mają prawo pisać o wszystkim. I o tym, co tutaj się będzie działo, też napiszę. Otóż, proszę kolegów, wydaje mi się, że obudziliśmy się w nieco innym związku niż tym, w którym byliśmy, ogłaszając terminy strajku. Znalazłem się w sobotę wieczorem w hotelu Solec i według mojego wrażenia zastałem tam coś w rodzaju amoku, co nie jest oskarżeniem pod żadnym adresem. Otóż praktycznie nie można się było tam z nikim porozumieć. Lechu powiedział mi, jako temu, który nic nie rozumie i przyjechał spiskować, że sytuacja jest ciężka i że nie mam się tu w ogóle o co pytać, bo jesteśmy postawieni wobec ultimatum. Za 3 godziny musimy dać odpowiedź. Rzeczywiście gdzieś za 3 godziny pan Geremek odebrał telefon, po czym porozumiał się z Lechem i z komentarza Lecha domyśliłem się, że to jest sprawa tego ultimatum. To znaczy Lechu wtedy mi powiedział, widzisz i teraz 5 minut decyduje o wszystkim. Zorientowałem się, że misją doradców podczas tych rozmów z rządem, podczas rozstrzygania tej sprawy, że ich misją jest nie dopuścić do strajku za wszelką cenę, za cenę postulatów, za cenę nawet związku. Ja nie krytykuję teraz tej misji. I to jest sprawa bardzo poważna. Jeżeli wy uznajecie, że to może być tak, że sprawy rozgrywają się poza naszymi plecami, bo ktoś uznaje po prostu, że wie lepiej. Albo związek ma się upodabniać do partii komunistycznej, albo ma być demokracja też pewnym kosztem, bo za to się płaci. Jest jeszcze jedna nieprawidłowość, że w rozmowach tych brał udział kierowca Wałęsy. Nie wiem po co. Natomiast nie mógł wziąć udział w rozmowach członek Krajowego Komitetu Strajkowego. Pytał pan Dymarski o to, jaka była treść rozmowy telefonicznej, której słuchał. Odpowiada. Była to propozycja ze strony rządu spotkania przewodniczącego związku w nocy z niedzieli na poniedziałek. Przewodniczący związku odmówił tej rozmowy. Mam nadzieję, że w tej sprawie wyjaśniłem dostatecznie. Mówił pan Dymarski o amoku, o intrygach, o paranoi. I zdaje się, że nie wymieniłem wszystkich jeszcze rzeczowników i przymiotników. Uprzejmie proszę, żeby te wszystkie zechciał do siebie odnieść. Teraz jeśli chodzi o to, że był kierowca mój jak ktoś inny. Przecież człowiek ten sobie wziął doradcę, nikt mu nie negował. Sam prywatnie wziął sobie doradcę. I był i nikt nie mówił, że ma wyjść czy coś takiego. Że nikt nie ogranicza, bo nawet nie ma czasu, nawet się nie zauważy, że ktoś tam więcej doszedł. I dlatego nie czepiajmy się słówek i takich rzeczy, czepiajmy się tego, czy coś spełnione, czy niespełnione. I patrzmy na te rzeczy. Dlaczego nie ma zadowalających wyników tych rozmów? Przede wszystkim dlatego, że no nie są to pierwsze rozmowy z władzami. Poznałem już mechanizm i chwyty, jakich używają. Muszę powiedzieć, że przetrzymać to i to przetrzymać przez tyle dni dla wąskiej grupy osób jest to po prostu niemożliwe. I dlatego byłem pewien, że tylko pełna jawność tego, co się tam dzieje, sposobów, w jaki prowadzone są przez władze pertraktacje, zdoła uchronić przed zastraszeniem tą grupę, która negocjuje. W obecnej sytuacji związek nie będzie mógł już prowadzić walki, grożąc strajkiem. Po tym napięciu, jakie mieliśmy, jest to już dla nas w tej chwili po prostu niemożliwe. Stoimy w obliczu okresu, w czasie którego tylko i wyłącznie drogą negocjacji będziemy mogli coś uzyskać. Jeszcze raz zapowiadam, że jakakolwiek próba ukrywania przebiegu negocjacji, wyników,
taktyki władz, chwytów, jakich używają, nie będzie sprzyjać wynikom tych negocjacji. Niech ktokolwiek powie uczciwie i z czystym sumieniem, że Komisja Krajowa miała możliwość po wystąpieniu telewizyjnym Gwiazda w obecności Lecha zajęcia innego stanowiska niż zajęła. Nie miała, oczywiście. Każde inne stanowisko byłoby samobójstwem związku. Przed tymi, którzy decydowali, stał wybór dramatyczny, równanie z niewiadomymi, a jedna z tych niewiadomych to było utopienie Polski we krwi. Treść porozumienia, jak to bywa z różnymi kompromisami, jest kompromisem moim zdaniem no kiepskim. I tu jest pretensja do grupy negocjującej, a właściwie do tych, od których treść tego porozumienia faktycznie zależała. W sprawie więźniów politycznych uzyskaliśmy praktycznie zero lub prawie zero, takie mgliste być może. W sprawie bezpieczeństwa związku, musicie sobie z tego zdawać sprawę, uzyskaliśmy dokładnie zero. I jest sprawą bezpieczeństwa związku rzecz, która wydaje się symboliczna, rzecz zarzutów dodatkowych przeciwko Jackowi Kuroniowi i chyba Michnikowi. Można powiedzieć, co to ma za znaczenie, oni i tak mają śledztwo, o KOR. Owszem, mają. I ten zarzut dodatkowy w ich osobistej sytuacji nic nie zmienia, ale w sytuacji związku zmienia bardzo dużo, bo to jest zarzut o wypowiedzi na zebraniach związkowych. Ten ostateczny dokument zredagowany przez dwóch ekspertów związku, nie wiem z kim ze strony rządowej, został zredagowany szybciutko i przedstawiony jak bomba właściwie tym nieprzygotowanym do tego negocjatorom. I to jest sprawa niezwykle groźna, nie dlatego, że ta decyzja zapadła, bo ja powtarzam, jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że to była decyzja trafna w tej sytuacji. Z punktu widzenia demokracji związkowej jest niedopuszczalne, żeby eksperci przy pomocy, no niestety trzeba to nazwać manipulacją, to cośmy usłyszeli, tu było kilka osób, Słowik, nie tylko Dymarski, zresztą także Jurczyk, właściwie nikt z tych negocjatorów oprócz Lecha nie czuł się i nie był gospodarzem tej decyzji, współgospodarzem. Uważam, że kluczem do wszystkiego jest mechanizm decyzji, który jest mechanizmem monarchicznym. Ten związek tak się ukształtował, że jest faktycznie, no król po prostu. Chciałbym powiedzieć, że to, co wszystko mówiłem, jest uzasadnieniem mojej decyzji o rezygnacji z funkcji rzecznika prasowego KKP. Nie czuję się na siłach być oficjalnym reprezentantem KKP w warunkach, gdy coraz częściej, i sądzę, że tak będzie, nie mogę się zgodzić ani z jej decyzjami, ani ze sposobem, w jaki te decyzje są jej, no, nie wiem jak to nazwać, zapadają, powiedzmy, pod firmą Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Każdy ma tylko jedno nazwisko. I ja też. I nie wszystko, proszę Państwa, tym swoim nazwiskiem mogę firmować. A żeby w pewnym sensie akcentem jednak z wartości zakończyć i żebyśmy czuli, że jest odpowiedzialność, ta chwila, proponuję zakończyć ośpiewaniem hymnu narodowego. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my... Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Dziękuję Państwu. Thank you.